kreatywnej i dzisiaj będzie moim zdaniem bardzo fajny filmik, taki zróżnicowany, czyli zabieram Was do Lumpeksu, ale nie tylko zabieram Was do Lumpeksu, zabieram Was też do Factory Outlet w Krakowie, w Modlniczce, na takie małe zakupy i będzie haul, taki mikro haul z tego Factory Outlet oraz oczywiście, że mierzymy i stylówki z rzeczami, które udało mi się upolować na Elsnera w ciuchach tym razem. Także zapraszam serdecznie i przechodzimy do konkretów, czyli do super rzeczy, bo mam znowu rzecz taką projektancką, przepiękną, że wow. Kochani, przechodzimy i oczywiście jeszcze proszę Was dodatkowo o zasubskrybowanie kanału i polubienie filmiku. Będę Wam bardzo wdzięczna. Cześć kochani, witam Was. Dzisiaj, słuchajcie, sobota. Pierwsza od dawna też wolna sobota, gdzie tak naprawdę mogę robić co chcę, no to jest bardzo duża rzadkość. No i dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was takie przebitki, bo jadę na ciuchy Kraków, na Elsnera. Zobaczymy, co tam nowego. Jadę też do Ikei, jadę też do Modlniczki, do Factory Outlet. To jest taka galeria wyprzedażowa i tam zamierzam iść do Intimissimi, bo potrzebny mi jest nowy biustonosz bez ramionczek. Taki typowy właśnie do letnich rzeczy, bo jeden mi się niestety skończył, a drugi jest taki mało uniwersalny. Więc zobaczymy, czy mi się uda coś kupić. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki. No i zobaczymy, jak tam na Elsnera, czy coś nowego jest. No teraz jadę, jestem już w aucie, jestem na mojej drodze wyjazdowej. No i właśnie jadę do Wieliczki, jeszcze do sklepu w międzyczasie, coś popakować. A może akurat jakiś klient też się trafi. Zobaczymy. Słuchajcie, do zobaczenia. Będziemy się później widzieć. Jestem już, słuchajcie, pod ciuchami na Elsnera. Teraz będziemy wchodzić. O. Zobaczymy, co tam jest dzisiaj. Moi drodzy, jak widzicie, tutaj różne akcesoria i teraz pokazuję Wam wnętrze sklepu, bardzo dużo strojów kąpielowych. Ja mam już nadmiar, więc w ogóle nie patrzyłam, ale jest wybór, także jakbyście szukali strojów, to patrzcie, całe wieszaki. No i oczywiście bardzo interesują mnie zawsze buty, były fajne z Top Shopu, ale wiecie co, powiem Wam, że teraz kupuję takie buty naprawdę nowe, które są w idealnym stanie, na przykład te były świetne buty vintage, naprawdę piękne, ale jakieś takie były lepkie i no, trochę nie lubię takich, obrzydzają mnie takie buty, które są takie trochę niezbyt zadbane, niezbyt estetycznie brudne czy coś. No, nowe buty, o zobaczcie, te buty Wam zaraz pokażę, niektórzy już pewnie wiedzą, co to jest. Coś przepięknego po prostu, udało mi się tym razem naprawdę mega z butami, zobaczycie same markowe, przepiękne buty. W idealnym stanie, więc no po prostu super, super, ekstra, ekstra. Tutaj jeszcze jakieś takie flip-flopy były fajne, wygodne, comfort shoes, ale jednak nie wzięłam ich, bo stwierdziłam, że chyba trochę są zbyt takie kiczowate. To wzięłam je do koszyka, ale potem z nich zrezygnowałam. No było trochę fajnych skórzanych sandałów, także coś tam powybierałam, ale takich zwykłych butów stwierdziłam, że nie biorę, bo no, bo po prostu takiego czegoś to wszędzie mnóstwo i jak ktoś chce tanie rzeczy z sieciówek, no to w każdym lumpeksie to znajdzie, nie ma problemu. Ja szukam takich wyjątkowych rzeczy. No tutaj czasem patrzę do tych boksów, zdarzyło mi się znaleźć naprawdę fajne buty w boksach, no ale to trzeba już przeszukać. No i bluzki, szukałam jedwabi oczywiście, no i oczywiście coś mi się udało znaleźć, tu Wam pokazuję tylko tak poglądowo, były fajne podkoszulki też, ale też takie podkoszulki, wiecie, tego typu to raczej staram się szukać już na wyprzedażach, a w tych sklepach ciuchy w ogóle nie ma praktycznie wyprzedaży, tam zawsze jest stała cena, co prawda tam dokładają praktycznie codziennie nowy towar i nie są jakieś przerażające te ceny, no ale tak jak mówię, no w takich sklepach, gdzie są takie wyższe ceny, to już naprawdę szukam takich pereł, no które oczywiście, że zobaczycie za niedługo, za chwileczkę zobaczycie też, jak już będę mierzyć pewne rzeczy, ale były ciekawe ciuszki, także jak macie dużo czasu, chcecie sobie pogrzebać i wyłuskać jakieś perły, to na pewno coś tam się by Wam udało znaleźć. Oczywiście, że ja najfajniejsze rzeczy, jak już teraz poszłam, to wyłuskałam. Piękne sukienki były, powiem Wam, pokazuję Wam to sukienki, jakie przykłady sukienek, które naprawdę są ładne, piękne zestawy kolorów, no niestety sztuczne, więc nie dla mnie. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to możecie
tam sobie iść na Elsenera w Krakowie, bo mają dużo, bardzo dużo sukienek. Chyba jest z 10 wieszaków z sukienkami. Tu była taka ładna sukienka, na przykład mogłaby być na wesele z H&M-u, ale sztuczna. Także, o, tutaj już Wam pokazuję przebitki z przymierzalni. Coś takiego było, co było napisane, że jedwab, ale wiecie co, dotyk tego czegoś nie był taki zbyt naturalny, więc wydaje mi się, że mogło to być jakieś trochę oszukane. Nie wydaje mi się, żeby to był prawdziwy jedwab. Może to jest jedwab wiskozowy. O, i tutaj już się zaczynają perły. No, słuchajcie, sukienka takiej marki, że królowa angielska i królewska rodzina się w niej zaopatruje. Zobaczycie ją zaraz w mierzeniu. Tutaj cudowna sukienka, dużo za duża na mnie. Sukienka marki Boden. Tak niesamowitej jakości, nowa z metkami. No jak widzicie, ja próbuję coś tu zrobić, żeby to jakoś wyglądało, no ale ona jest na L-kę bardziej, więc no niestety, absolutnie nie na mnie. I super tkaniny. Jedyna sukienka w sumie taka w miarę dobra na mnie to była taka wiskozowa od Day by Birger i Mikkelsen. Super firma, bardzo fajna, cieniusieńka na lato sukienka. Troszkę też jest na mnie za duża, ale najlepsza na pewno z tych, co były. No a jeszcze tutaj z Top Shopu sukienka też bardzo fajna. Bardzo ładnie leży o linii A, biało-czarna, więc zobaczymy. Będziecie musieli mi za chwilę doradzić. Wmierzymy, Wam pokażę, jak to wszystko wygląda tak porządnie. A to dla jaj zmierzyłam. Oczywiście dużo za wąska na mnie sukienka ze Star Wars. Nowiutka. To jest przepiękne. To też Wam pokażę, wmierzymy. Przepiękna rzecz, oryginalna ze wschodu. Z takich ręcznie robionych materiałów i zdobiona skórą. No coś pięknego. No i tutaj mierzę dla Was bardzo fajny sweter, którego finalnie nie wzięłam, mimo że naprawdę był ciekawy i w pięknym kolorze, ale za bardzo poszerzał biodra. Wiecie, takie rzeczy są mało uniwersalne, mało kto takie coś chce potem nosić. No i tutaj perła nad perłami też tego hola, czyli piękny, jedwabny płaszcz, płaszczonarzutka w kolorze miedzianym. Oczywiście, że się Wam w tym potem pokażę. Przepiękna rzecz. No i już po zakupach w tym, w ciuchach na Elsenera. No super rzecz kupiłam. Zobaczycie w przymierzalni, będziecie widzieć. Już to pewnie widzieliście po złożeniu filmu. No a teraz idę zobaczyć, czy uda mi się znaleźć biustonosz. Odpowiedni, cielisty, bezszwowy, albo taki, którego nie widać. No i jakąś kawę, bo jestem wyczerpana. Laty na sojowym. Smaczne. No i jesteśmy. No i teraz będę próbowała coś smażyć. Ale super kolorowe. Nie dla mnie. Ale super. Moi drodzy, oczywiście nagrywam tutaj, bo już pogoda się zrobiła. I myślę, że już tak zostanie. Mam nadzieję, może się zdarzy tam raz czy dwa, że przeniosę się do studia, jeśli będzie naprawdę źle. Wiem, że tutaj też są minusy pewne tego otoczenia, między innymi odgłosy jakieś tutaj otoczenia, ale wybaczcie. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to przyjemniejsze. Trochę możecie mieć poczucie, jakbyśmy byli na jakimś pikniku wspólnie. Mam nadzieję. Piszcie, co myślicie. Mi się wydaje, że jest przyjemniej po prostu tutaj. Jest tak bardziej wakacyjnie i po prostu relaksowo. Relaks jest ważny, a myślę, że większość z Was ogląda te filmy też dla relaksu. Słuchajcie, zacznę więc z tymi pięknymi rzeczami. Naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Zacznę od tego, co mam na sobie. No, widzieliście już trochę w przebitkach.
Nie wszystko będę Wam mierzyć jeszcze raz, bo niektóre te rzeczy, jak widzieliście, są na tyle za duże, że one nie będą i tak na mnie wyglądać. Dwie sukienki są tutaj takie dość sporo za duże na mnie. Natomiast ta sukienka, którą mam na sobie, jestem też bardzo ciekawa Waszej opinii. Jest naprawdę świetna. To jest sukienka Topshopu z bawełny. Całkowicie. Naprawdę fajne ma wzorki. Przepraszam, trochę zapadam obcasami tutaj. Pokażę Wam z bliska te wzorki tutaj. Bardzo ładne wzorki, biało-czarna jest. Jest taka fajna, bo jest w linii A, więc dla sylwetki super, wiązana. W nas w ogóle kopertowa całkowicie tutaj się wyjmuje. No i no, zobaczycie zresztą tam, jak to wygląda w tej stylówce, którą Wam tam nagram. Włożyłam sobie takie obcasy, bo do takiej tego typu sukienki oczywiście mogą być trampki, jak najbardziej. Fajne trampki kremowe czy czarne byłyby super. Ja tutaj zdecydowałam się jednak na takie wysmuklenie nóg do tej takiej kolankowej długości. Można już taką sukienkę spokojnie jakoś koktajlowo sobie ograć do fajnej torebki. Nawet powiedziałabym, że na jakąś taką rodzinną okazję. Może nie na wesele, bo to jednak materiał jest taki mało weselny. Jest taki typowa bawełna taka. Taki perkal nawet można powiedzieć. No, bardzo fajna sukienka i sukienki, słuchajcie, są tam mniej więcej od w granicach 30, 40, 50 zł, zależy jakie, bo tu niektóre sukienki były z metkami, one są droższe, ale zobaczycie zresztą zaraz sami. Dobra, no to skoro zaczęliśmy od tych sukienek, to może nietypowo dzisiaj pójdę z sukienkami. Kolejna sukienka to jest bardzo fajna sukienka od Day by Birger et Mikkelsen. Bardzo cieniutka na lato, naprawdę jest mega fajna. Słuchajcie, ta część to jest sztuczna niestety, natomiast to jest bardzo luźne tutaj, więc w ogóle tutaj się nie spocicie, bo to jest taka cieniutka żorżeta z poliester. Natomiast tutaj jest wiskoza cieńka i ta wiskoza jest naprawdę fajna, taka spada mi to niestety. Cieniutka, bardzo, bardzo przyjemna w dotyku i też ma taką długość za kolanko ta sukienka, taką lekko za kolanko. I ładnie jest wykończona bardzo, bo naprawdę to jest dobra marka i oni fajną jakość mają tych rzeczy, wiecie co? Całkiem fajna sukienka. Jest na mnie trochę za duża jednak ta sukienka, bo ja bym sobie zdecydowanie i kolor, i materiał jest mega wygodny, kocham takie wygodne rzeczy. Jednak minimalnie jest za duża, musicie tam sobie popatrzeć, jak to wygląda. Na pewno jest bardzo jakościowa. I fajnie, bo nie każdy lubi bez rękawów sukienki, a ta sukienka jest nie dość, że cieniusieńka. Myślę, że spokojnie można by ją na upały nosić, no bo tutaj, w zasadzie tutaj pod pachą jest pół na pół jest ta wiskoza z tym sztucznym, natomiast to naprawdę jest bardzo, bardzo cienkie. I myślę, że na tyle cienkie, że to nie stanowi problemu, że ta część rękawa, luźnego rękawa jest taka sztuczna. Natomiast cała jakby sukienka jest z wiskozy i jest przefajna, bardzo fajna, taka casualowa. Kolejna przepiękna po prostu sukienka to jest cudowna sukienka Nova Boden i to jest rozmiar 14, 40, słuchajcie, patrzcie, sukienka z metką od Boden, o, popatrzcie sobie, wszystko tu jest, Elka to jest, tak. No, tak myślę, Elka, no, raczej Elka. Glorious British Style, no słuchajcie, przesuper. I patrzcie, to nie jest sztuczne, to jest bardzo, to jest gruby materiał, to na pewno nie jest na lato sukienka, to jest taka właśnie bardziej na wiosnę, może być na jesień do jakiegoś żakietu, bo ten materiał jest mięsisty i gruby i tam jest duży procent bawełny, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Dół jest też tak wykończony, takimi właśnie, o, jakby koronkowo i tu jest jeszcze zaszyta w ogóle, oczywiście to tak nie ma być, pamiętajcie, żeby sobie rozpróć coś takiego. Bardzo fajna, taliowana i wiecie co, ten materiał jest tak gruby, tak dobrze trzyma, on jeszcze ma podszewkę, że w ogóle tutaj nie będzie żadnego problemu, że ta sukienka jest, ona nie jest też bardzo obcisła, ona jest taka wzdłuż ciała po prostu, natomiast ona będzie bardzo fajna dla sylwetki, bo ona trzyma sylwetkę, to jest na tyle właśnie taki sztywniejszy i gruby materiał, a jednak dzianina, że będzie naprawdę super dla sylwetki. Już Wam mówię skład, piękny kolor poza tym. Ja bym sobie na 100% ją zatrzymała, mimo że jest raczej taka do ciała, bo jest bardzo wygodna. 39% jest, moi drodzy, bawełny. Dziwne, bo chyba mi się trochę coś pomyliło, bo 29 poliamidu, mi tu brakuje czegoś.
Chyba im się coś pomyliło. Wydaje mi się, że 59 będzie raczej bawełny. Albo czego... jest modal. Przepraszam. Dziwnie napisana metka, wiecie? 39 bawełny, 27 modalu, czyli coś w rodzaju wiskozy i około 30% jest sztucznych tej sukienki. Ale naprawdę, no to nie jest sukienka na upały, więc też, przepraszam, muszę to odsłonić jednak, bo miałam nadzieję, że mi się to uda, bo mi trochę zasłania słońce, ale strasznie wiatr dzisiaj operuje, że tak powiem. No, w każdym razie mega piękny kolor sukienki i to jest coś pomiędzy M a L, ale bardziej L-ka. Bardziej L-ka, bo jednak ona na mnie ma na tyle luzu, M-ka czasem jest prawie dobra na mnie. A to jednak jest, wiecie, no, to jednak musi troszeczkę być dopasowane do ciała. Przecudowna sukienka. No i ostatnia z tych mega sukienek to jest, słuchajcie, sukienka od marki Rice, której ubiera się Kate Middleton i w ogóle rodzina królewska. Ja już miałam jedną taką sukienkę z jedwabiu, zieloną, przepiękną. No i to jest kolejna i one tak leżą, te sukienki, że to jest niewiarygodne. Ta jest niestety też na mnie za duża. Niby tu jest napisane, że 8, ale to jest większe. To jest, wiecie co, taka... To jest 38 ta sukienka. Jest piękna, popatrzcie na te detale. Już się zapadłam znowu. No niestety, tutaj ten mój taras się nie nadaje do obcasów, bo się za takich cienkich, bo są deski mają dziurki. Patrzcie. I ona też jest w składzie, ma coś sztucznego, ale jest część, już Wam mówię. Bo oczywiście, że są tu metki. Jest tak, 72%, moi drodzy, bawełny. Są dwa rodzaje materiału. Jeden jest, ma 47% bawełny, drugi ma 72% bawełny. Więc przewaga generalnie jest naturalna, ale ona jest taka bardzo gruba. Grube ma te materiały wszystkie, sztywne, więc to będzie super leżeć. Ma też kieszenie i to może być taka sukienka i okazyjna, i taka też nawet biurowa, bo ona naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawa, taka do kolana mniej więcej. Na niższy wzrost to ona będzie taka stricte do kolana, a na taki trochę wyższy to będzie tak lekko przed kolanko. Prześliczna sukienka, naprawdę. Zobaczcie, jaka jest ładna. No po prostu... Tadam! Przepiękna. No, dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Sukienki mamy za sobą w takim razie. Chyba wszystkie pokazałam, wydaje mi się. Tak, tak, zgadza się. Moi drodzy, no i teraz inne rzeczy. Kolejna rzecz to będzie ten jedwabny płaszcz. I wiecie co, tej metki ze składem tu nie ma, to trochę się wkurzyłam, ale Rikke Gudnitz White Label. To jest taka marka, że oni nie robią sztucznych rzeczy, więc podszewka jest chyba z wiskozy. Czyścić chemicznie, natomiast on jest czysty, on jest w ogóle jakby nieużywany. To wygląda jak taka narzutka, płaszczyko, żakiet, coś takiego, co właśnie jest super rzeczą na okazje różne. I to może być i na lato, bo to wieczorem spokojnie właśnie taki dosyć cienki jedwab się sprawdzi. I no i właśnie też może być już w jesieni, bo też ma piękny taki miedziany kolor, zobaczcie. O, już Wam pokażę tu. Tak metka wygląda. Prześliczny kolor. Naprawdę jest to piękna, piękna rzecz. Jakościowa bardzo. Dobra, następna rzecz to bluzka z taka prosty basic. Czasem kupuję takie basiki, jak są w fajnym kolorze, mają fajny krój, taki nowoczesny. No i to jest taki basic z Mint Velvet, 8. Na mnie jest ok. Zobaczymy. Albo sobie go zostawię, albo sobie wymienię z jakąś inną koszulką, bo jest ładny. Albo będzie do sklepu. Bardzo fajny basic. Taki właśnie lniany, 100% len, więc przepiękny kolor moim zdaniem, naprawdę piękny, taki szaro-beżowy, ale bardzo ładny odcień. No i kolejna bluzka, to jest jedwabna bluzka, też widzieliście w przymierzaniu, ale tak w krótkiej przebitce. Jedwab z wiskozą, kolekcjonę Gaia, piękny kolor i zobaczcie w ogóle jaki ma fajny wzór, tutaj też widać, fajny wzór ta bluzka z takimi... I motyle, i kwiaty, jakieś wstążki, tu są jakieś pierścienie, tu są, no przeróżne rzeczy tu się dzieją. Serduszka, śliczny kolor, naprawdę fajny na lato, bardzo przewiewna bluzka i to jest taki rozmiar, będzie dobry na SM, widzicie? O, nie na duży biust zdecydowanie, bo tutaj jakoś mega dużo miejsca nie ma, ale tak normalny taki rozmiar SM spokojnie mi się wydaje wejdzie.
Bardzo ładna bluzeczka z jedwabiem. Kochani, druga bluzka jeszcze, zanim przejdziemy do spódnicy. Bardzo mi się też podobała ta bluzka i jest świetna. Już Wam powiem, jaka to marka. Marka Design by C. Nie znam tej marki za bardzo. Koszulki tam nie są bardzo drogie w tym sklepie, więc się opłaca kupić. Bardzo fajna z wiskozy, z takim włóknem metalicznym i to jest taki ściągacz dzianinowy. Super, super się nosi takie rzeczy w lecie i bardzo elegancko wyglądają. Na przykład do spodni lnianych, różowych czy białych, będzie pięknie to wyglądać. Można taką rzecz włożyć już na wieczór do spodni, do spódniczki letniej, do spodenek. Super rzecz nawet na imprezę, bo jest taka, jest taka właśnie trochę wieczorowa, ze srebrną nitką. Piękny kolor, lila róż taki. Bardzo lubię ten kolor. Zresztą wiecie sami, że bardzo lubię. Jeszcze w takim razie jedna bluzka, bo przejdziemy jeszcze do butów zaraz. I to jest, wydaje mi się, Ramia albo Len. I ta bluzka, słuchajcie, zaraz Wam pokażę metkę. Warda Kaiman z Filipinów, zobaczcie. To jest z tego materiału ręcznie przędzonego właśnie na Filipinach. Podobne są na Indonezji te materiały. Przepiękny, zobaczcie jaki kolor. Granat z niebieskim. I widać, że jest materiał ręcznie tkany. I tutaj są takie frędzle, które są z prawdziwej skóry, ręcznie naszywane. Cudowna rzecz po prostu. To jest tak artystyczne, to jest tak fajne. Wow, no naprawdę piękne. I to jest bardzo uniwersalny rozmiar. Słuchajcie, nawet może być na 2XL, myślę, bo patrzcie jakie to jest szerokie. I to naprawdę jest szyte tylko po bokach, więc to jest i na S-kę, i na M-kę, na każdy rozmiar, w ogóle bez różnicy. Piękna, piękna rzecz, naprawdę jest to rzecz, ta rzecz jest, nie wiem czy mi się najbardziej z tych rzeczy nie podoba. Jest tak oryginalnie, niesamowicie. No i teraz mam jeszcze świetną spódnicę, która może być na mnie, ale ja granatowej nie będę nosić. 63 acetat, 31 wiskoza, ogólnie wiskoza. Bardzo piękny granat, takie róże, też granatowe, lekko jaśniejsze, zobaczcie. I to jest taka jakby żorżeta, no trochę żorżeta, ale te róże są bardziej błyszczące. Piękny krój, linia A, więc w ogóle też bardzo dobre dla serwetki. Widzicie, znowu mi się to urywa. Muszę to sobie tu niestety zakręcić jakoś lepiej. Super dla serwetki, bardzo fajny guzik i kryty zamek posiadać. To jest Laura Ashley. Pokażę Wam metkę, bo typowa Laura Ashley taka metka. Vintage spódnica, ale bardzo piękna. Naprawdę świetna wiskoza, gruba, w ogóle się nie mnie. Ja ją praktycznie, no przeprasowałam ją, ale tak naprawdę po łebkach, bo jak ją wyjęłam, to w ogóle nie była prawie wymięta. Miała takie lekkie tylko, lekkie wygniecenia. Cudowna spódnica, naprawdę ta spódnica będzie na pewno do sklepu. No i teraz będą perełki, perełki nad perełkami tego filmiku, bo pokażę Wam buty, jakie kupiłam. Tę największą perełkę zostawiam na sam koniec. Tymczasem, buty, słuchajcie, z boksu z Wagi, nowe. Ja nie wiem, jak to się stało, albo pomyłka, albo z jakiejś wcześniejszej kolekcji ktoś nie kupił. Brazylijskie buty Bianco, rozmiar 37, zobaczcie. Bardzo, bardzo fajne i nie za wysoki obcas, to jest chyba 8, tak mi się wydaje. Patrzcie, jakie ładne, w cielistym kolorze szpilki. Przymierzę oczywiście je Wam do czegoś tam. Zobaczycie w którejś stylówce, albo już widzieliście. Fajne, fajne buty i fajnie, że są w kolorze cielistym, bo mimo, że są takie wyższe, to będzie je mało widać. Jak będziecie mieć opalone nogi, to w ogóle super. Takie sandały, więc mogą być też eleganckie i do jakiejś biurowej stylizacji i właśnie takiej eleganckiej, nawet powiedzmy sobie na jakąś okazję typu wesele. 37 skórka, bardzo miękka. Patrzcie, jakie to jest mięciutkie. I w ogóle wyglądają jak nówki te buty, patrzcie. Przefajne buty, naprawdę. Bardzo, bardzo ładne. Dziwię się, że nikt ich nie kupił po prostu. Dobra, kolejne buty są mega marki. Pokażę Wam od razu. Echo. Piękny kolor. Jest to taki kolor cielisto-beżowy, ale taki szaro-beżowy bardziej. I zobaczcie, w jakim super stanie sandały Echo. I to jest, słuchajcie, rozmiar 38, więc na mnie za duży niestety. Bo ja jednak muszę mieć 7, zwłaszcza sandały, które tak kłapią inaczej. Bardzo ładne sandałki, takie
i wygodne, bo to Echo są bardzo wygodne buty, skóra naturalna i mają bardzo fajne, tutaj takie miększe wyściółki, no to jak mówię, Echo mają takie te komfortowe buty specjalnie. Bardzo fajnie to jest zrobione, no mega sandały, naprawdę do wszystkiego pasujące, piękne sandałki. Bardzo klasyczne i tutaj na tył zachodzą, mają tu oczywiście regulacje. Piękne buciki, nie mierzę, bo są za duże. Jeszcze kolejne buty, to są takie bardzo komfortowe buty, kupiłam je, bo są całe ze skóry. I słuchajcie, nieraz osoby szukają, to jest 39 rozmiar, takich bardzo wygodnych butów na lato, szczególnie jak ktoś ma już takie zmęczone stopy. Zobaczcie, tutaj są te buty bardzo mięciutkie, z dziurkami, czyli takie mają system przewiewny. I tutaj są na palec, ale tutaj trzyma bardzo fajnie, jeszcze można sobie regulować wysokość podbicia tym czymś. Jak ktoś by miał na przykład wyższe podbicie albo szerszą stopę, to można sobie wyregulować. I one są złote, i to takie nowiutkie złote, zobaczcie, w idealnym po prostu stanie są te buty. Od spodu mają takie jakby trochę tu rozjaśnienia. Ale nie wiem, to coś tutaj przetarte jest, ale to nie jest żadna dziura ani nic, to jest tylko zmiana koloru lekka. Można sobie to jakąś farbką brązową nawet, czy nawet pastą, o, nie pomyślałam o tym. Pastą do butów, jak się brązową pastuje, to zejdzie na 100%, się to wyrówna. No w każdym razie, takie złote komfortowe klapki w rozmiarze 39, do wszystkiego pasujące w lecie. Myślę, że było trochę osób, które pytały o tego typu właśnie sandały i no i super, bardzo fajne, nowiutkie sandały udało się kupić. One były nie z boksu. No i teraz oczywiście, teraz będzie tadam, znowu buty, których Wam nie zmierzę, bardzo żałuję, ale w ogóle nie mój rozmiar. I to jest rozmiar 38,5 niestety. Sandały od Celine, po prostu są tak piękne. Ja nie wiem, jak to się stało, że te buty były w tym sklepie. I naprawdę są w super stanie, zobaczcie. No, znowu wpadłam. Niestety muszę zmienić buty. Patrzcie. No po prostu przepiękne buty. Takie buty kosztują kilka tysięcy nowe. Zobaczcie, jakie są śliczne. Tutaj mają te typowe logo Celine, więc to nie można pomylić z niczym. Tu są takie jakby sportowe gumy, ale one są na skórze, bo zobaczcie, od spodu tutaj jest skóra. Piękne obcasy, to jest chyba też 8, wydaje mi się, tak na oko. Raz, dwa, trzy, no. Może to być 8 obcas. Patrzcie. Bardzo fajne pod spodem. Tutaj jest taki ten, w ogóle niezniszczone te obcasy, zresztą zobaczcie sami. Nawet fleki nie są zbyt zniszczone, więc jakoś dużo w nich nie było chodzone. Tu jest takie bordowe, a tutaj mamy bordowy, beżowy, kremowy i taki bardzo jasny, cytrynowy, żółty paseczek. Przepiękne sandały, słuchajcie, wow. No naprawdę, i są tak ładne i kolorystycznie, no ja bardzo żałuję, że nie są na mnie. Oczywiście jak znalazłam kolejne buty Celine, które mi się mega podobają, no to nie są na mnie. A ja bym je mega na maksa nosiła. Chociaż na jakąś elegancką okazję, ale no... Cudo, cudo! Po prostu... Tadam. Pokażę Wam tu jeszcze raz te sprzączki, bo są przepiękne po prostu. Tam, to, tam, to, tam, to, ra, to, 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 tam, to, tam, to, ra, to, 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 to. Dobra, odwalam już, więc będę pomału kończyć, kochani. No aha, jeszcze rzeczy z outletu Calcedonia. Słuchajcie, pokazuję Wam najpierw przebitkę, bo oczywiście nie pokażę Wam na sobie, chociaż mam na sobie ten biustonosz. Kupiłam biustonosz bez szkody, około 70 zł. Akurat te biustonosze nie są zbytnio tam przecenione, ale ja byłam na to przygotowana, bo po prostu i tak nie miałam już takiego na lato dobrego biustonosza bez ramionczek. No i zobaczcie przebitkę. Widzicie, o to chodzi, że jest to biustonosz bezszwowy, na zewnątrz jest całkiem gładki. Ma tu takie usztywnienia, ale to, no, to są dość sztywne. To jest. I tu są też druty, ale można też doczepić ramionczka. To jest fajne, bo takie ramionczka można sobie wziąć, jak chce się mieć super wygodnie, a nie musi się mieć bez ramionczek, no to
To jest dobra opcja na przykład na wakacje, tylko nie wiem. Oj! Spadło. Tak to wygląda. Oprócz tego kupiłam sobie, z czego jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona, sportowy biustonosz w super kolorze. I to kosztowało tylko 19 zł tam w tym Factory. Patrzcie. Jest po prostu rewelacyjny. Ekstra trzyma, patrzcie, jaki piękny kolor. Jak zdążę to zrobić, to Wam zrobię jeszcze stylówkę nawet i z tym. Może nawet w spódnicy mojej. Action Intimissimi. Bardzo fajnie trzyma. Jest z takiego modelu właśnie, bardzo wygodnego. Super ma ramionczka. Ma usztywniane miseczki. Jest świetny i będę go na pewno też nosić jako top w lecie. Do takich wysokich stanów i na przykład pod spód czegoś. Rewelacyjny stanik. Bardzo Wam polecam w Intimissimi te rzeczy. To jest tak wygodne i to nie jest takie właśnie sztuczne, jak te niektóre materiały do ćwiczenia. O, jeszcze nie wycięłam metki. To jest eska, jest bardzo obcisły, ale o to chodzi w tych biustonoszach sportowych. Także oprócz tego, co zamierzałam, biustonosza kupiłam jeszcze rewelacyjny właśnie biustonosz taki. I kupiłam sobie jeszcze też w fajnej cenie, bo tam normalnie te, że tak powiem, te gadki są droższe. Takie bezszwowe figi za 19 zł i takie typowe. Widzicie, ja Wam zawsze polecam te figi cięte, bo ich w ogóle nie widać pod ubraniem, szczególnie pod jasnym w lecie. I właśnie takie noszę w lecie. Czasem mam też te bawełniane, one są lepsze trochę z tej bawełnianej serii, bo w dotyku są bardziej naturalne, ale te są bardzo cienkie. No i jak jestem, to zawsze staram się kupić sobie jakieś stopki lub skarpetki, bo bardzo lubię ich. Tu są takie fajne, z takim pogrubionym dnem. Bardzo fajnym kolorze, takie stopki do sportowych butów i kupiłam sobie skarpetki do jeansów, bo brakowało mi i są super i przecenione, są nie aż tak, ale przecenione o 5 zł, więc bardzo fajny kolor, taki do jasnych jeansów ekstra. No i w zasadzie to jeszcze skarpetki dla Wiktora, to już Wam podaruję. Kochani, pozdrawiam Was teraz bardzo serdecznie, piszcie koniecznie, co się Wam najbardziej podobało i co myślicie o tych zakupach. Ja po prostu dalej jestem podekscytowana. Pozdrawiam Was, całuję Was. Cześć, do zobaczenia.